Uczna Boruta od rzutu wolnego. Dośrodkowanie w pole karne. Michał Siennicki tam walczy o piłkę. Patryk Pietrasiak, wrzutka w pole karne. Głową Oleksy Najdyszak, ale wychwytuje tą piłkę Hubert Polit. I strzał na bramkę Boruty, niecelny. I od bramki rozpocznie Dominik Węża. Teraz lewą stroną próbują goście, Zjednoczeni Stryków. Zrzutka w pole karne, strzał i broni Dominik Węża. Jest teraz dwóch na dwóch. Patryk Pietrasiak złamał do środka, jeszcze nie koniec akcji. Jeszcze Patryk Pietrasiak samodzielnie próbował zakończyć tą akcję, ale jego strzał niestety niecelny. Piłka. Pole karne. Z dystansu strzela Damian Knera, ale niecelnie. I od bramki rozpocznie. Rzutka w pole karne. Jakub Fudała próbował przedłużyć. Jeszcze nie koniec akcji. Michał Madejski z dystansu próbował, ale przynajmniej 1,5 metra obok słupka. Andrysiak teraz. Benjamin Tono biega, ale wycofanie. Jest Michał Madejski z lewej strony boiska. I przejmuje to Wojciech Majewski. I już atakują piłkarze Zjednoczonych Stryków. Wybił tą piłkę na rzut rożny Damian Bierzyński, a strzelał Mikołaj Dębiński z numerem 2. Rada Bełdzińskiego. Oleksy Najdyszak. Prostopada piłka do Patryka Pietrasiaka i będzie znakomita sytuacja. Patryk Pietrasiak, ale nad bramką niestety naciskany tam mocno przez Marcina Zimonia. I piłka wyszła poza plac gry. Od bramki będzie rozpoczynał Marcin. Patryk Pietrasiak, 0,5 metra nad bramką. Michał Drogosz, strata teraz, jest Patryk Pietrasiak, sam wchodzi w pole karne. Benjamin Ton jeszcze, wrzutka. Kamil Andrysiak, czy będzie strzał z dystansu, ale szybko zaatakowany. Jakub Fudała, rozpędza się Fudała. I Marcin Zimoń przeczytał to zagranie, jest Oleksy Najdyszak, teraz zmieniałem stronę zwierzanie. Jest Benjamin Ton, obiega Michał Siennicki, do niego podanie, będzie dośrodkowanie w pole karne. Jest Oleksy Najdyszak, przewrotką Patryk Pietrasiak, słupek, proszę Państwa, jeszcze Najdyszak. Gwizdże sędzia. Damian Knera. Jakub Fudała, Benjamin Ton teraz z drugiej strony. Rzutka w pole karne Oleksy Najdyszak, ale nie weszło niestety. Złapał tą piłkę Hubert Polit. Znakomita kolejna sytuacja. I już rozpoczynają piłkarze Borut. Benjamin Ton, Dawid Berg. Patryk Pietrasiak. Znakomicie do Bartka Pietrzaka wpada w pole karne Bartosz Pietrzak. Boczną siatkę niestety, proszę Państwa, ale w znakomitej sytuacji tutaj znalazł się Kamil Andrysiak. Przebił się Kamil Andrysiak. Czy odda strzał? Pada w pole karne, strzela! Niestety niecelnie, ale znakomita, indywidualna akcja Kamila Andrysiaka. Druga żółta kartka dla Damiana Knery.
i w konsekwencji czerwona. Ostatnie te minuty, doliczony czas gry, Zgierzanie zagrają w 10. No i zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Konrad Bełdziński, strzał, broni Dominik Węszyk.